Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmiku tutaj na kanale, z tej strony Julszy i mam dzisiaj najbardziej specjalnego gościa ever, czyli moją mamę. Cześć wszystkim. I moja mama będzie dzisiaj, uwaga, oceniała moje stylizacje, ale nie będą to takie zwykłe stylizacje, ponieważ będą to ubrania w trochę takim innym stylu, więc będziesz oceniała mój nowy styl, powiedzmy. I wszystkie te ubrania są, słuchajcie, ze strony lightinthebox.com, którzy właśnie są sponsorami tego odcinka, także koniecznie wpadnijcie do nich na stronę. I uwaga, mam też dla was kod rabatowy, który daje wam 15%. Wszystkie szczegóły zostaje wam oczywiście w opisie, a my przechodzimy, uwaga, do ciuchów. Tutaj, proszę bardzo. Dwie paczki aż, więc zaczniemy od jednej. Wszystkie linki zostają wam oczywiście w opisie. A mama, proszę, bądź szczera, tak? Mama zawsze jest szczera, jeżeli chodzi o ubrania. Są to ubrania takie w stylu Y2K. Pewnie większość z was zna ten styl, także dzisiaj troszeczkę się w niego przemienię. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. I dobra, pierwsza rzecz, już się boję, jest to taki mesh top. Taki siateczkowy top, bardzo popularna rzecz ostatnio. Dotknij sobie. To jest taki, no właśnie, siateczkowy top. Można nałożyć na jakiś czarny, krótszy top pod spodem. Zobaczymy, jak to się na mnie prezentuje. Jest na siateczkę. No, to siateczka po prostu. Ale spodobał mi się wzór. Tutaj mamy jakby taką rosę, coś, taki zielony. Tutaj jeden rękawek jest czerwony. No taki po prostu randomowy wzór, ale według mnie fajnie to wygląda. A ten rękaw jest czarny. Albo taki brąz, taki. Tu jest taki sam w sumie kolory, jak przód. Kolory jesieni, tak. Mierzymy pierwszą rzecz i oceniamy. I okej, mam pierwszą bluzeczkę. Tak ona się prezentuje. Tutaj w ogóle fajne jest to, że można sobie ją tak dać i ramiona fajnie widać. Właśnie ubrałam pod to taki czarny, zwykły tank top. Właśnie mi się to kojarzy z stylem Y2K, a teraz opinia mamy. Pasuje do spodni. No, w sumie. Ale fajne, fajne to jest. Tylko nie wiem, czy to będzie takie wygodne w chodzeniu, bo to się może opuszczać, będziesz poprawiać. Zawsze takie koszulki się dają do góry. Wygląda ładnie, prezentuje się ładnie, ale to ciekawe. Można to też nosić tak, chociaż według mnie lepszy efekt daje to właśnie troszeczkę niżej i właśnie widać takie ramionczka czarne. Tak. Dłuższa, troszeczkę nie w moim stylu, bo ja lubię zawsze, wiesz, mieć brzuch odkryty. Tak, tak. A to jest tutaj bardziej w moim stylu. O, tak, ale ubrałabyś taką siateczkową, co sądzisz o tym topie? No, fajna, jest bardzo fajna. No tylko właśnie kwestia tego, jak to się będzie nosić, nie? Czy to będzie wygodne. Mama zawsze praktycznie, praktycznym okiem patrzy. Tak. No to na ile oceniasz? Od 1 do 10. No taka dziewiątka, powiem. Dziewiątka? No, taka dziewiątka nawet. Piszcie, na ile wy oceniacie tą pierwszą rzecz, a my lecimy do kolejnej. O, to też może być ciekawe. Trochę tu. Ale to już ostatnie. Tak, niestety. Także zostawcie łapeczkę dla poświęcenia mamy. Tutaj mamy kolejną rzecz. Piękne. Paski biało-czarne. Pewnie tego się nie spodziewałaś. Bo takie to krótkie. Ojejku, to jest tył, tak? Nie, to jest przód. To jest przód. Takie, o, bolerko jakby. Aha, właśnie bolerko. Bardzo modne są w tym stylu bardzo krótkie bluzy jakby. Aha. Bolerka, coś takiego. Dużo warstw w ogóle. Że coś masz pod spodem, na górze masz coś takiego. No, to bolerka, nie pamiętam dawno. Na długi rękaw, krótsze. Zobaczcie, taki sweterkowy materiał. I tutaj najlepszą częścią jest ten na środku spinacz. Dwa takie agrawki. Tak, agrawki, o, dwie takie agrawy gigantyczne na środku są. No, lecimy. I tadam, kolejny outfitik. Ten top, jak ci się podoba? Aha, bo tutaj są ten na palce, a nie. Nie, to są takie jakby takie, aha, krzywe, no, rękawki. Krzywe rękawki. Takie messy. No, coś no, no i tutaj rzeczywiście musi być taki top koniecznie. Rzeczywiście to nic, to nie jest, nie? Wtedy. No to jest bardziej taka ozdoba. Ozdoba. Ciekawe, ciekawe, ale no takie dla mnie 7. 7. Uuu, dla mamy 7, a wy dajcie znać. Do tego by trzeba było wykminić naprawdę jakąś fajną, ciekawą stylizację, tak, żeby to ją dopełniło. Trzeba to nosić jednak z czymś, tak. Jakby jest mi trochę cieplej, no nie? Niż no, no, topy no, no, takim no, zwykłym. Proszę. No to coś to daje. Tak, ten sweterek jest taki dosyć cieniutki, nie jest to taki sweter, tak, tylko jest taki delikatny. Cieniutki, delikatny bardzo, no i dobra, lecimy do kolejnej rzeczy. Moda. Mamy się podobają, podążę z tymi trendami. Następnie... Na topie, mama. Mama na topie. Coś to takiego? Chyba też coś swetrowego. Aha, ja wiem, co to jest. Okay. Ale to w sumie nie jest nic nowego dla mnie, bo ja nawet nosiłam takie w Mediolanie, miałam getry. O, proszę. Są to getry. I właśnie do tego sweterka ogromnie będą pasowały getry. Bardzo, no. Ale takie gigantyczne są, co? No, a co to jest? Na udo? To nie, to jest w dół. Bo właśnie one muszą być takie duże, duże. To i na łyżwę getr dla mnie będą dobre. Długo szukałam właśnie takiego modelu. I tutaj na dole takie szalone. Na łyżwę, no. Możesz pożyczać. I właśnie dobre, znalazłam takie idealne getry. Fajne, na fajne, no. To są fajne. Box.
Tak, jestem ciekawa tylko materiału, bo one są, ale to gety nie muszą być jakieś, nie wiadomo. Są swetrowe, swetrowe w sumie, takie, nie? No. Się okaże tak, po noszeniu. Jak mówisz wiarka, to ocenisz się na dużo. Tak, dla mnie takie, no, takie praktyczna rzecz właśnie. I tam wtedy w medialanie też ci się przydały, bo było ci ciepło w nóżku. Tak, ciepłe, no. Praktyczne i tak. No, i modne, bardzo tak, modne tak, tego no. sezonu. Także, także na ile oceniasz? No, ode mnie 10. Dziesiona! Wiedziałam, że łyżwiarskim okiem na to spojrzysz. Także mamy dziesiona. Dajcie znać, co wy sądzicie o getrach. Ja bardzo lubię ten trend. Getry są super, no. Co to by był za haul? Oczywiście bez pary spodni. Mam tutaj, jak dla tego stylu przystało, takie duże, luźne spodnie. Mam nadzieję, że takie będą oczywiście. Jeżeli chodzi o ciuchy, bardzo lubię brąz. I zobaczcie, są to właśnie spodnie, takie jeansy, naprawdę grube jeansy. Typu cargo. No, fajne. Mam tutaj takie fajne, bardzo fajne kieszenie, fajne, tak się fajne. One prezentują. Mam podobne, identyczne właśnie też w stylu cargo, takie same kieszenie to, ale są one cienkie, materiałowe, a tutaj mamy grube jeansy. Tak, myślałam na początku, że to taki sztruk, ale nie, to jest typowo właśnie chyba, taki chyba jeansy, no. To taki porządny, gruby materiał, zobaczymy jak on się będzie na mnie układał. Ale wyglądają naprawdę fajnie, tył mają taki. Moje spodnie prezentują się proszę bardzo tak. Tak jak widzicie, jest to low rise, taki niski stan. Ja jestem przyzwyczajona do wysokiego stanu, ale właśnie taki niski stan tak. Bardzo wraca do mody. Od razu pochwalę się, to jest prezent ode mnie. Cekinki, to jest prezent od mamusi. Tak sylwestrowo. Fajnie wyglądają, jak tutaj tak wystaje. No ile oceniasz te spodnie? Fajnie. Spodnie są naprawdę super, no. Oceniam na 10, bardzo fajnie. Jeżeli szukacie spodnie z niskim stanem, to zostawiam wam oczywiście linka. Naprawdę fajne. Grube, porządne to jeansy. Prawda. Też mi się podoba. No, dajemy dychę. Dobra, wracamy, jesteśmy już u góry i przechodzimy do niestety już ostatniej rzeczy. O, to jednak było mniej tych rzeczy. O, cute, 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 cute. I koszuleczkę, topik. Taka słodka, różowiutka. No, to lubisz takie rzeczy. Tak, uwielbiam. Moja kolorystyka, mamo. No, no fajne. Słodkie co? Słodkie takie, no. Amerykańskie takie. Fajne. Ale nawet będzie do tych spodni fajnie fitować. No, w sumie. Widzicie, jak mama ma głowę do outfitów. A z tyłu jest taka zwykła różowa. Tak, no, ekstra. I tak się prezentuje ten topik. Jak ci się podoba? Mi się podoba. Tak? Właśnie już mówiłam poza kamerą, że mi się podoba, daje 10, bo fajny. Tutaj ci się troszkę odsunę. W sumie to, no. I czuję, że materiał może być taki trochę gorszy. W sensie jest miękka, miła, ale materiał może być taki, że będzie się szybko mechać. Tak? Może. Myślisz? Mama musi ocenić. Na skład? No mamą w ogóle to okiem. Jest dużo poliestru, więc jest taki troszeczkę domieszką sztucznego. Ale bawełna też jest. Czuć. Prezentuje się bardzo fajnie, no, bardzo. Widzicie, taka luźniejsza jest, no ale tak jak mówiłam, jest to SK, więc może dlatego, bo XS-ki nie mieli, o dziwo. I mieli też różne kolorystyki, różne warianty właśnie z tymi twarzami, wzory twarzy, jakieś ludzie na koszulkach są teraz też bardzo modne, więc się zdecydowałam na taką. I do tych spodni też bardzo fajnie kolorystycznie się dopasuje, ja bardzo, bardzo lubię. Pasuje, no. No, róż i brąz tak, bardzo lubię. Bo to pasuje, no, też tak lubię. Czyli na ile oceniłaś? Bo zapomniałam. Na dyszkę. Na dyszkę. A wy, moi drodzy, napiszcie. Napiszcie też, która rzecz była waszą ulubioną z całego holu. Mamo, ty powiesz, która była ulubioną. No nie wiem, te dwie mi rzeczy się podoba, ale chyba najlepsze to są jednak te spodnie. Spodnie. Takie naprawdę trafione. No. Także jeżeli jakaś rzecz wam się podobała, to oczywiście zostawiam wam linki w opisie. Pamiętajcie też o kodzie rabatowym na minus 15%. Zostawiam wam go w opisie. Koniecznie skorzystajcie. Zajrzyjcie też na ich stronkę, bo mają naprawdę ogromny wybór ciuchów. Bardzo dużo właśnie w stylu Y2K. Mamie, tak jak widzicie, się podobały, o dziwo. Podobały. Wysokie noty dawałaś. No, to się podobały. Mamy podobne style po prostu. Chociaż sobie byś raczej taki nie ubrała. No to są takie bardziej dla ciebie rzeczy, no tak. No jedynie getry bym sobie od ciebie wzięła. A, no. Ale spodnie też jak najbardziej. Spodnie są takie, żebym na pewno w nich wyszła. Koszulka też przecież nie jest wcale... Młodzieżowa mama. Oczywiście rozmiarami, dwa rozmiary więcej lub trzy. Widzicie, młodzieżowa mama. Dziękuję bardzo za tutaj. Ja również dziękuję i wszystkim dzisiaj wesołej zabawy. Także dziękujemy mamie. Dajcie znać, jeżeli chcecie mamę w kolejnych odcinkach. Może następnym razem mama zamówi mi jakiś ubraniek kiedyś. Piszcie w komentarzu, zostawcie koniecznie łapkę w górę dla mamy. Wpadajcie też na Instagram orbitka19, TikTok też orbitka19. Wpadajcie też na stronkę Light in the Box. Życzę wam szczęśliwego nowego roku. Buziaki dla was, robimy buziaki. O tak, patrz. Buziaczki. Trzymajcie się, do następnego. Pa! Pa!